Podanie coinsy z wieloma metodami płatności oraz różnymi sposobami transferu monet zapraszam Was do ultimatecoinexchange.com. Przy kodzie N3J macie 5% więcej. Zapraszam! Już dzisiaj ten najważniejszy mecz na Euro 2016, czyli wielki finał. Portugalia kontra Francja. I my wraz z Jacobem postanowiliśmy odwzorować ten finał i przewidzieć wynik w FIFA. Także serdecznie Was zapraszam, bo naprawdę będzie się działo. Siemanko, z tej strony Nexium, witam się z wami serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a moi drodzy, dzisiaj jest ze mną Jacob. Cześć, witajcie, z tej strony Jacob. I tak jak powiedziałem w intrze, rozegramy sobie w FIFA właśnie w finał Euro 2016. I jak zapewne wiecie, gra tam zarówno reprezentacja Portugalii, jak i reprezentacja Francji. No i najpierw, wbrew mojej miniaturce, przydałoby się rozlosować, kto którą drużyną będzie tutaj grał. Co ty na to, Jacob? Jak najbardziej się zgadzam. Jakieś propozycje co do losowania? No to kamień, papier, nożyce. Okej, okay, do jednego, do trzech? A do... no do jednego, no bo i tak nie widzimy siebie, to... Okej, okay, no dobra. Tylko musisz, ty decydujesz, kto wygra ma jaką reprezentację. A, ja decyduję. A tak, czyli znowu, czy jak w Chili Out, znowu ja będę miał przerąbane, tak? No, znowu jak będzie co na będzie na ciebie? No dobra, niech będzie. Kto wygra ma... Ma Francję, dobra, niech będzie, że Francja jest faworytem według kursów, według zakładów burmacherskich, to niech będzie też, że kto wygra, ten ma reprezentację Francji, także... No to do kamerki, gotowy? Tak jest. Raz, trzy, dwa, trzy. Jeden. Co masz? Nożyczki. Ja mam kamień, także ja biorę Francję. Czyli ja reprezentacja Portugalii, moi drodzy. I co ciekawe, teraz taka drobna ciekawostka dla Was. Będziemy grali dokładnie takimi samymi jedenastkami, jakimi owe reprezentacje grały w półfinałach. Także spodziewajcie się naprawdę ciekawych drużyn, bo Jacob na przykład jest zmuszony do grania Giroud na ataku, więc może być naprawdę ale ciekawy. Mogę go zmienić, bo został zmieniony. No tak, możesz go zmienić, ale musisz rozpocząć mecz już w nim składzie. No w sumie rację, możesz go zmienić. No dobra, mniejsza z tym. Także, moi drodzy, rozpoczynamy to spotkanie. Finał Euro 2016, 10 lipca. No i godzina 21. Dzisiaj będzie to spotkanie w rzeczywistości, za tak to określę. Już kamery przybliżają Ronaldo. Oni wiedzą, że on dzisiaj chce... Gdzie są kurna składy? Ja nie przełączałem nic. Przysięgam, nic nie przełączałem. Także, moi drodzy, skład Portugalii na to spotkanie prezentuje się następująco. Patricio, Guerreiro, Fonte, Alves, Cedric, Pereira, Silva, Mario, Sanchez i na atak oczywiście Ronaldo i Nani. I koniec czasu. Jeżeli chodzi o Francję, na bramce oczywiście Lloris, na obronie od lewej strony Evra, Kościelne, Umtiti i Sania, na SPD Matuidi z Pogbą, na środkowej pomocy mamy Griezmann, taki SPO bardziej, na lewej pomocy Payeta, na prawej pomocy Sissoko, no i z przodu oczywiście Giroud. Powiem ci szczerze, że twój skład prezentuje się chyba nieco ciekawy, pomijając tego Giroud, ale poza tym masz chyba lepszą 11. No dobra, zobacz. O Boże, trzech na jednego zawodnika, dlaczego taki pressing? Jakubie! To jest normalne. Jak normalnie? Ale teraz już Ronaldo się odpalił i bardzo bliski strzał. Koło spojenia na dobrą sprawę, no Portugalczyk tak znikąd na dobrą sprawę pojawił się w tym polu karnym, no ale niestety jeszcze niecelnie. Daleko. Jeszcze daleko, tak jest. Giroud! Nie, jest Patricio, na szczęście na posterunku Patricio. Teraz Cristiano Ronaldo. Ronaldo, już się uaktywnił, Ronaldo! I teraz Ronaldo dalej przy piłce, Ronaldo, indywidualne uderzenie, Ronaldo, ale gdybyś podał, to byś strzelił, ale na szczęście na to nie wpadł. Ja, klapki już na oczy, gdybym właśnie, bez kitu, gdybym już podał, to by to już dwóch było... Dwóch popatrzy, dwóch widziałeś mnie. Dokładnie, tak, to by było 1-0 już. No niestety, cóż, Cristiano Ronaldo postanowił sam wykończyć tą akcję. Dobra, to dośrodkowanie, Nani, tutaj jest Pereira, ale niestety beznadziejne to dośrodkowanie ze strony Portugalii. Teraz Guerreiro, uderzenie z dystansu i Guerreiro, moi drodzy, to jest obrońca. I szczerze powiem, że nie spodziewałem się takiego strzału. Wykonał jeszcze cieszynkę swojego kolegi z reprezentacji. Dorwał już go tam w objęcia Renato Sanchez. I moi drodzy, według naszych przewidywań w 14 minucie Guerreiro zdobędzie bramkę longshotem w samo okienko. No średnio chce mi się w to wierzyć, szczerze powiem. Dobra, znaczy wiesz, wszystko jest możliwe, nie? No, niby tak, ale no nie, żeby był jakiś pesymistą albo coś. Teraz Nani, moi drodzy, Nani w polu karnym. Nani dalej w polu karnym, ale pressing przez Evra wykonany perfekcyjnie w tym momencie. Ale spokojnie, teraz Payet. Oj, teraz niebezpiecznie Payet. No ale na szczęście świetnie pokrył tutaj Cedric, chociaż niekoniecznie się to może dla nas skończyć dobrze.
Ale na szczęście Rui Patricio pewnie łapie tą piłeczkę. Staram się, bo to mi się wydaje, ale tą Francją naprawdę nie gra się tak. Ta formacja mi nie pasuje na maksa, nienawidzę grać tą formacją. Ja nie lubię grać bez skrzydeł w ogóle, ale w sumie na znaczy, ja nie bez skrzydła to... mam, ale... Oj, 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 i teraz Griezmann! Ale na szczęście wzięła go tam w kleszcze defensywa Portugalii, tak jest. Sporo szczęścia teraz ze strony Portugalczyków, ale szczęście sprzyja lepszym, jak mówią klasyk. Paul Pogba, no teraz ja przyjmuję troszeczkę powierzchnię na środkowy pomocnik defensywny, znalazł się nagle na skrzydle, ale znamy wszyscy jego dribbling. Paul Pogba, i tu jest Giroud, jeszcze jest gol Griezmann, 1-1, przepiękne uderzenie Giroud, które jakimś tutaj zostało obronione, nie wiem czy to przez bramkarza, czy przez obrońcę, ale jeszcze przez Griezmann. Przez obrońcę, tutaj się wystawiłem z Cedriciem. Szkoda. Ale powiem szczerze, Patricio nie do końca się popisał przy obronie strzału Griezmana, no nie oszukujmy się. Ale powiedz, że ten Giroud cię nas nie... Giroud Giroud mnie na pewno zaskoczył, to ja nie wiedziałem, że on w ogóle tak potrafi. Ja też. Co? Ja faulowałem! Wiesz co, Nexio, ty mnie faulować w taki sposób? No tak, no taki brutalny, prawie ci nogę urwałem. Teraz defensywa, dlaczego się tak uaktywniliście, panowie, do przodu? Ja nikomu nie kazałem wychodzić! Nie, wierzę taki... mi się, Giroud, nie! Dlaczego oni się ubijają u siebie? Matko boska. Ale mnie teraz też zaskoczył, zapadłem niecelnie, no, ale lewą nogą, tak. Będąc z tyłem do bramki, tak tylko minimalnie spudłować. Paul Pogba, uderzenie, dobrze jest. I teraz, żeby się Rui Patricio pojawił, to na dobitkę. Na szczęście, no powiem szczerze, że Francja się uaktywniła. Po tej strzelonej bramce na pewno się uaktywniła Francja i teraz dużo, dużo napiera. I muszą się bać Portugalczycy, bo naprawdę uaktywniła się Francja. Oj, 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 już koniec pierwszej połowy. Co zresztą widać po statystykach, dokładnie. Koniec pierwszej połowy, moi drodzy. 1-1 po bramkach Guerreiro i po bramce Antoine Griezmana. Czyli tej drugiej zdecydowanie się spodziewaliśmy. No a tej pierwszej to no, raczej niekoniecznie. Zapraszamy na drugą połowę spotkania. Ja ten Giroud całkiem sobie nieźle radzi, myślałem, że będzie długo. Udało mu się utrzymać przy piłce. A, czas tą piłkę oddać Nexio. Mario, João Mario, uderzenie z dystansu, ale ogól Lloris. A to nie Silva już? I może ponownie spróbujemy to wykonać, tam Guerreiro już się odpalił, chociaż jest tu Cristiano Ronaldo. Ale teraz już Guerreiro był za daleko, a już się szykował do kolejnego strzału, uderzenie. Widzę, że tak próbuję z daleka. No tym razem Fonte, wiesz, chciałem całą defensywę, żeby tutaj zajecili po brameczce. Jak nie Ronaldo, no to ktoś musi, nie? Ty cholera, naprawdę mi jest trudno teraz przejść przez tą twoją pomoc. Beznadziejne wybicie piłki i proszę panie sędzio tam odgwizdać faul. Tak jest, tak jest. Dobra, nie ma faulu, nie ma nic, więc to tyle żółta kartka, to tyle. Szkoda, wolałbym faul. Nie, ja zdecydowanie nie muszę wyciszyć telefon. Payet, Dimitri Payet, Griezmann, nie! Nie, na szczęście Fonte, ale podanie, powiem ci szczerze, ciekawe, nie spodziewałem się go do końca. I mamy 67 minutę i korci mnie, żeby wykonać już pierwsze zmiany jakieś. Także moi drodzy, trener Portugalii zadecydował, iż przyszedł czas na pierwsze zmiany. Boisko opuszcza Silva, na jego miejsce pojawia się Rysiu Quaresma, także możemy się chyba spodziewać naprawdę ciekawych akcji wykonywanych właśnie przez owego zawodnika. O i teraz beznadziejne rozpoczęcie tego Griezmann i może dośrodkować na... Nie może dośrodkować, zamieszanie dalej w polu karnym, przy piłce cały czas Francja, no ale ostatecznie już panicznie piłkę wybijał Fonte. Świetnie interweniował na skrzydle, przejął piłkę. Pięknie. Payet. Dlaczego ty zrobiłeś ślizg, a nie... Znakomicie ze skrzydła. Już tu Giroud. Dobra, jest, super. Nie! No, co to za błąd? No, fatalny błąd! 2-1. Beznadziejny błąd w defensywie, moi drodzy, takich błędów nie wolno popełniać. Kto to w ogóle zrobił? Beznadziejne, ja naprawdę. Ja wiem, że strzelił Sissoko. Sissoko, 76 minuta, po fatalnym, idiotycznym wręcz błędzie w defensywie Portugalii. No, Rui Patricio nie dowierza, bo to po prostu było dośrodkowanie na klatkę Griezmana. Tak chyba to mogę określić. Fonte w twarz Griezmana. No. Tak jest. Przyjęcie idealne. To powinno być widoczne w statystykach oddanych strzał. Gdyby bramkarz zdołał złapać piłkę albo wybić się, ale tym razem się nie udało i mamy bramkę. I teraz Ronaldo z dystansu, ale Lloris takie piłki tu na treningu łapie. Payet! I Dimitri Payet! 82 minuta
To nie jest Payet, nie to Payet? Jest Evra. Nie, to żartujesz Evra. Sobie teraz. Nie żartuję, to jest Evra. To jest numer trzeci Payet. Na plecach i to jest Patrice Evra. No cóż by to było dla niego za zakończenie, nie? Tak jest, to taki finał, takie podsumowanie finału chyba by było dla Evry naprawdę spełnieniem marzeń. No. Pogba! Jaj, chciał z daleka jeszcze zaznaczyć się. Chciał z daleka, chciał przyszły z daleka. Przyszły zawodnik Manchesteru United. A już pewne? Nie, no co? Czy nie? Tak sobie żartuję, plotki są na ten temat wszędzie. Tak jak w zeszłym roku było, że w Barcelonie, dwa lata temu, że w Realu. On jest wszędzie zawsze. I moi drodzy, koniec! Według nas ten finał... Dla mnie niestety, chociaż ja osobiście obstawiam Francję w finale, więc z drugiej strony się cieszę. Wygra Francja i to wygra. Tak, ustawione. Wygra naprawdę sporą różnicą, ponieważ aż 3-1. No, to jest możliwy wynik, prawda? To jest możliwy. To jest możliwy wynik, jak najbardziej. Co do reprezentacji Portugalii, no w pierwszej połowie zagrali fantastycznie. Mieli akcje, które mogli wykorzystać, a niestety w drugiej połowie zostali całkowicie zdominowani przez Francuzów i najprawdopodobniej nawet nie opuścili swojej połowy w tej drugiej odsłonie tego spotkania. No ale trzeba przyznać, naprawdę finał fajny, naprawdę tak bardzo dobrze. Jakby się tak go wyglądał oglądało, finał, to byłbym bardzo usatysfakcjonowany. Usatysfakcjonowany. Tym bardziej, że strzelcy bramek, no nie, troszeczkę. No niecodziennie, troszeczkę nie? Nietypowi, dokładnie. Evra, Guerreiro, także moi drodzy, z naszej strony to było na tyle. Według naszego przewidywania, tak jak powiedziałem wcześniej, 3-1 wygra dzisiaj Francja. Tak jest. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Dziękuję, Jacob, bardzo serdecznie, że chciałeś być gościem na moim kanalu. Że chciałeś być gościem na moim kanale. I ja się z wami żegnam. Na razie, moi drodzy. I na razie. Oby dzisiejszego wieczora było takie same, albo i jeszcze lepsze widowisko. Największych możliwych emocji. Tak jest. Pa, pa.